Zapraszam do naszej uczelni, ponieważ już od 25 lat staramy się kształcić młodzież w sposób najlepszy, jak potrafimy. Nauka w naszej uczelni jest interdyscyplinarna, staramy się łączyć różne kierunki studiów i po prostu uczyć tych studentów praktycznie, aby później odnaleźli się na rynku pracy. Są to różne kierunki, typowo artystyczne, takie jak architektura wnętrz, wzornictwo, czy też takie jak ochrona środowiska, ale takie bardzo, bardzo zapraszamy na kierunki techniczne, takie jak architektura, budownictwo, zarządzanie inżynieria produkcji, informatyka. Także mamy kierunek z zdrowia publicznego, także każdy znajdzie u nas, myślę, że to, co go interesuje. Chcemy, aby młodzież znalazła jakąś swoją drogę życiową. Mamy przepiękne budynki, infrastrukturę, laboratoria, bardzo dobrą kadrę, z którą pracujemy od wielu lat, ale ciągle poszukujemy osób, które właśnie są praktykami, które mogłyby się podzielić z młodzieżą swoimi, tym, co potrafią robić najlepiej. Oczywiście osób szukamy, które uczą z pasją. Także to są te nasze atuty, które myślę, że powinny młodzież do nas przyciągnąć. Od kilku lat przy naszych dwóch wydziałach funkcjonują rady pracodawców, które są to takie miejsca, gdzie skupiamy firmy, instytucje, które pomagają nam w różnych rzeczach. Doradzają, jak skonstruować program studiów, jak prowadzić dane zajęcia, a także przyjmują na praktyki, staże, także bardzo sobie cenimy tę współpracę. Mogę powiedzieć, że nasi studenci nawet na zajęciach, na przykład takie jak projektowanie architektoniczne, wykonują po prostu konkretne prace. Mamy współpracę z wieloma gminami podwarszawskimi, które właśnie wchodzą w skład tych rad pracodawców, takie jak gmina Piaseczno, Jabłonna, gmina Campinos. Wykonujemy dla nich po prostu konkretne rzeczy pod jakby zamówienie. Studenci wykonują koncepcję przebudowy szkoły albo z dawnych budynków, dawnego na przykład straży pożarnej. Mieliśmy zlecenia z gminy Piaseczno i po prostu projektują coś konkretnego, tak? Nie coś, co jest tylko jakimś rzeczą wymyśloną na półkę, tylko coś, co może się przydać mieszkańcom. Wielokrotnie później są zapraszani do tych gmin, mogą pokazać swoje dzieła, także myślę, że ten praktyczny aspekt kształcenia jest bardzo istotny.